Dzień dobry, dzisiaj jestem z Katarzyną Osadnik. Kasia jest położną, jest autorką książki Cesarskie Cięcie i Poród po cesarskim cięciu, ale Kasia też jest prezeską Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni i jesteś też razem z Magdą Hull prowadzisz grupę facebookową, taką zamkniętą grupę Naturalnie Po Cesarce. Tak, wszystko się zgadza, tak? Dobrze powiedziałam. Kasiu, dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać właśnie o porodzie naturalnym po cesarce, w ogóle o porodzie po cesarce, bo to jest tak, że, no właśnie, to jest moje pierwsze pytanie. W jaki sposób może rodzić, jakie są drogi w ogóle porodu po cesarskim cięciu, porodu drugiego, trzeciego czy kolejnego dziecka po cesarskim cięciu? No są różne tak naprawdę. Świetnie przedstawia to grafika w naszej książce, dlatego że to, w jaki sposób może się kolejna ciąża zakończyć, zależy od wielu czynników. Może się to zakończyć planowym cięciem cesarskim, może to być cięcie cesarskie w próbie porodu naturalnego, no i może to być udany poród siłami natury po cięciu cesarskim, czyli VBAC w skrócie. A jakie są szanse na poród, na ten kolejny poród naturalny po cesarskim cięciu? One się wahają gdzieś tam w granicach 70 do 75% i to są generalnie dane światowe. Ja w naszej grupie Naturalnie Po Cesarce prowadzę swoją ankietę, która jest dedykowana dla kobiet, które właśnie podejmują próbę porodu naturalnego. I w tej ankiecie te wyniki są bardzo zbliżone do tych, o których mówią rekomendacje światowe, ponieważ my jako tako nie mamy swojej polskiej statystyki. Aha, rozumiem. Ale czy to jest tak, że tak jak mówisz, w okolicach 70% i kobiety podejmują decyzję, ale powiedz mi, jakby wiesz, od czego zależy ta decyzja? Jakie są wskazania albo przeciwwskazania do porodu naturalnego po cesarskim cięciu? Generalnie jest tak, że przede wszystkim to ta chęć do urodzenia drogami natury po cięciu cesarskim musi wychodzić też ze strony kobiety, bo nikt nie może jej zmusić do tego, żeby rodziła naturalnie po cięciu cesarskim. Od tego roku nie ma takiego wskazania w ogóle stan po cięciu cesarskim. Raczej, jeżeli sytuacja na to pozwala, czyli blizna jest ciągła, nie ma żadnych ubytków, masa ciała no, według polskich realiów nie przekracza 4 kg, nie ma żadnych innych przeciwwskazań do takiego porodu, to powinna kobieta podjąć próbę porodu naturalnego. Z tym, że podejmowanie takiej decyzji na sali porodowej, na gorąco, kiedy coś się już dzieje, to jest na pewno za późno. Aha. Warto przygotować się do tego, poświęcić te 9 miesięcy ciąży na to, żeby dobrze się przygotować. Dlatego, że no jakby nie było, te oba porody różnią się między sobą. Przebiegiem, tym jak odczuwamy ból, no i chodzi też o to, żeby wykorzystać ten czas, oswoić te swoje lęki i iść do takiego porodu po prostu przygotowaną, pełną chęci do tego, żeby na przykład podjąć próbę porodu naturalnego, bądź iść przygotowaną na takie kolejne cięcie cesarskie. No to jest troszkę tak jak, znaczy nie troszkę, to jest nawet bardzo tak jak piszecie w książce, nie? Że kobieta rodzi nie tylko ciałem, ale kobieta rodzi też głową i emocjami, więc bardzo ważne, żeby się do tego emocjonalnie, psychicznie przygotować i faktycznie podjąć taką świadomą decyzję, że chce się spróbować, tak? A jakie jest ryzyko? Ryzyko tak naprawdę jest niewielkie, dlatego że najczęściej kobiety są straszone tym, że pęknie im macica w trakcie takiego porodu. No generalnie, jeżeli chodzi o samo pęknięcie, to mówimy tutaj o 0,07% kobiet. Aha, czyli to jest aż tak... To jest bardzo malutko. Trzeba jeszcze, ze względu na różnice takie w tłumaczeniu, my mówimy jeszcze o czymś takim jak rozejście blizny. To są dwie różne sprawy. Rozejście blizny dotyczy 0,5% kobiet po jednym cięciu cesarskim, no i niecałe 1,5% u kobiet po 2 cięciach cesarskich. Czyli to ryzyko mimo wszystko jest dość niewielkie, a najpoważniejszym zagrożeniem w takich kolejnych ciążach po wielokrotnych cięciach cesarskich jest nieprawidłowe umiejscowienie łożyska, czyli te łożyska, które wrastają nam w bliznę. I tutaj my już mówimy o kilku procentach. Aha, rozumiem. Czyli mówimy o sytuacji, w której mam ryzyko związane z pęknięciem blizny na poziomie 0,5%, ale już 3-4 do 5% ryzyko związane z tym, że przy trzeciej, czwartej ciąży to łożysko będzie źle zaimplantowane i będzie to stanowiło duże zagrożenie dla ciąży i dla kobiety, i dla dziecka. Rozumiem. A powiedz mi, jeśli chodzi o pęknięcie blizny, jeśli chodzi o pęknięcie macicy, to jest tak, że lekarz, położna są w stanie oszacować, jakie jest ryzyko w przypadku konkretnej mamy, która rodzi? Jakby są w stanie oszacować to wcześniej? Nie do końca. Nie do końca. Dlatego, że badania też są niejednoznaczne i na przykład jeżeli chodzi o mierzenie grubości blizny, początkowo uważano, że gdzieś ta blizna między 2 a 3,5 mm to jest taka bezpieczna, jak najbardziej można podejmować próbę porodu naturalnego. Stąd też ze względu na rozwój generalnie technik robienia cięcia cesarskiego no mamy taką sytuację, że jakby rodzą kobiety z cieńszymi bliznami, a w wielu krajach na zachodzie Europy nie robi się w ogóle pomiaru blizny przed porodem, bo typowo przed porodem jest ten wynik nieco przekłamany. Lepiej takie badanie na grubość blizny zrobić przed zajściem w ciążę, ale nie wcześniej niż po 6 miesiącach od cięcia cesarskiego. Dlatego, że te 6 miesięcy to jest taki okres, kiedy blizna goi się całkowicie i mamy ten proces zakończony, zamknięty. Ja jak czytałam Waszą książkę, to czytałam również o wielu mitach, które funkcjonują już nie tylko ogólnoświatowo, ale odniosę się chyba najbardziej właśnie do naszych polskich realiów na temat mity na temat VBAC-u, mity na temat porodu naturalnego po cesarskim cięciu. Czy Ty możesz powiedzieć mi z własnego doświadczenia, który z tych mitów jest taki najmocniejszy, najbardziej wyraźny, o którym warto mówić głośno i który warto jakby rozwiewać właśnie i mówić, jak to faktycznie jest, prawda? No sporo jest tych mitów. Pierwszy mit, taki najpopularniejszy, z którym tak naprawdę walczymy, to jest, że jak było cięcie, to już zawsze kolejny poród zakończy się cięciem cesarskim. Ta zasada zaczęła obowiązywać ponad 100 lat temu, a my ciągle ją mamy dobrze gdzieś tam ugruntowaną, kiedy my już technikę cięcia cesarskiego mamy całkowicie inną niż ona była 100 lat temu. Kolejnym mitem to jest właśnie to, że pęknie ci macica. I tym gdzieś tam zawsze się kobiety, jak oczytają, to stresują, że o Boże, a jeżeli mnie to dotyczy, ale statystycznie jest niska szansa na to, że coś takiego będzie miało miejsce. Rekomendowanym miejscem na poród jest szpital. Więc tutaj mamy do dyspozycji personel medyczny, położne, lekarzy, mamy salę operacyjną, więc jeżeli coś dzieje się złego, to mamy ten czas, żeby zareagować. Kolejnym takim mitem to jest odstęp między ciążami, między porodami. No i tutaj też bardzo różnie kobiety dowiadują się, tak, że 18 miesięcy to jest krótki odstęp, 20. Najlepiej, żeby miały powyżej 2 lat od tego odstępu, ale to też, jeżeli patrzymy na badania, nie ma to za bardzo przełożenia. Nasze Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w tych aktualnych rekomendacjach mówi o takim odstępie minimalnym 12 miesięcy, między porodami. Rozumiem. Generalnie też wycofują się raczej wszyscy eksperci od tego trzymania się na sztywno, dlatego że to też zależy po prostu od tego, jaki styl życia prowadzi kobieta, na pewno jak się odżywia, jak o siebie dba, jak przebiegał proces gojenia tej wcześniejszej blizny. To są takie najmocniejsze mity, tak? A wiesz, że to jest taki wierzchołek góry lodowej. A ja Cię chciałam jeszcze dopytać o jedną rzecz. Już tak na koniec, jeśli mówisz o pęknięciu macicy i o rozejściu się blizny, czy to jest tak, że w trakcie akcji porodowej Są takie rzeczy, które kobieta przy wsparciu położnej czy przy wsparciu lekarza może zrobić, żeby zminimalizować ryzyko, to i tak niewielkie ryzyko pęknięcia macicy albo rozejścia się blizny? Przede wszystkim na pewno obserwować siebie i swoje ciało, to co ja czuję, bo to zawsze będzie jako taka pierwsza informacja, która będzie powodowała, że bardziej skupiamy się na jakichś tam elementach tego, co się dzieje. Są rzeczy, które może obserwować kobieta i te, które może obserwować personel medyczny. A jeżeli chodzi o sam przebieg porodu, no to na pewno ruch. Żeby się kobieta ruszała w tym porodzie, żeby korzystała z technik łagodzenia bólu porodowego, żeby nie była spięta, zestresowana, to generalnie na pewno będzie działało na jej korzyść. Ale tutaj nie jesteśmy w żaden sposób w stanie zminimalizować tego ryzyka, czy go zwiększyć. Bo tutaj jakby cały przebieg tego udanego procesu narodzin po cięciu cesarskim będzie po prostu zależny od elastyczności blizny, a tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zmierzyć, ani zbadać. To po prostu jakby już weryfikuje typowo akcja skurczowa. No i na pewno też taka aktywność w czasie ciąży, konsultacja z fizjoterapeutą uroginekologicznym też będą pomocne. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czyli załóżmy, że dochodzi do takiej sytuacji tej najbardziej ryzykownej, czyli że pęka macica albo rozchodzi się blizna. Czy to jest tak, jakie to ma konsekwencje zdrowotne dla kobiety i czy ma konsekwencje zdrowotne dla dziecka? Tak, no będzie miało, dlatego że no najgorszym oczywiście zakończeniem takiego scenariusza no będzie śmierć dziecka, śmierć matki. No ale to jakby ten proces musi bardzo długo zachodzić. Tutaj no, jeżeli kobieta rodzi po cięciu cesarskim, to naprawdę wszyscy patrzą na to, co się dzieje. Nie ma takich zaniedbań, żeby ktoś po prostu zostawił kobietę i to ty sobie tutaj będziesz rodzić, nie, a my będziemy robić coś innego, nie? To raczej każdy chodzi, obserwuje, próbuje wyłapywać takie symptomy związane z tym rozchodzeniem się blizny. Rozumiem. Ale to jest, tak jak mówisz, to jest najgorszy, najczarniejszy scenariusz. A jakbyśmy odeszły od tego najczarniejszego scenariusza, czyli że coś takiego się dzieje, bo wiesz, chodzi mi o to, żeby bo ja nie mam zielonego pojęcia i myślę sobie, że dużo kobiet, dużo mam, które w tym momencie są w trakcie jakby decydowania o tym, czy chcą spróbować rodzić naturalnie po cesarskim cięciu, no jednak to ryzyko gdzieś tam mają z tyłu głowy, prawda? I tak jak mówisz, śmierć jest najczarniejszym ryzykiem, jest najczarniejszym scenariuszem w ogóle generalnie, ale właśnie oprócz tego, że najczarniejszy scenariusz, to tak jak mówisz, odsetek tych komplikacji jest bardzo niski i co się wtedy dzieje, jeśli, czy ty jesteś w stanie powiedzieć, co się wtedy dzieje, jeśli dochodzi do takiej sytuacji na sali porodowej, prawda, że położna, lekarz zaobserwowali, że może dojść do pęknięcia macicy albo właśnie to się dzieje, czy że rozchodzi się blizna, to co w takiej sytuacji się robi na sali porodowej? No, pacjentka jest w trybie natychmiastowym kwalifikowana do cięcia cesarskiego. I tutaj nikt jakby nie będzie kontynuował takiego porodu drogami natury, jeżeli mamy objawy rozchodzenia się blizny. Czyli to jest wyłapywane na bardzo tak naprawdę wczesnym etapie, jeśli już jest takie, tak, jeśli jest takie ryzyko i wtedy przebiega, i wtedy jest decyzja o cesarskim cięciu i rozumiem, że to cesarskie cięcie już jakby przebiega według takich normalnych procedur, tak? Nie ma jakiegoś zwiększonego ryzyka. Znaczy zwiększone ryzyko będzie wynikało z ewentualnego krwawienia tej macicy zwiększonego, ale tutaj podawanie leków, płynów będzie działało właśnie w sposób wspierający taką kobietę. Dla dziecka, no to generalnie, jeżeli to jest, tak jak mówię, no wychwycone na takim bardzo szybkim etapie, no to nie będzie miało większych negatywnych konsekwencji. Tak samo dla kobiety. Ja nie spotkałam się, żeby gdzieś te konsekwencje były na tyle duże, że podziało się coś bardzo poważnego. Nie wiem, było toczenie krwi, usunięcie macicy. To są bardzo sporadyczne przypadki. Rozumiem. Rozumiem, dziękuję Ci bardzo. Jak sobie myślę, że teraz, że ja Was bardzo chcę zachęcić do tego, żebyście sięgnęły do książki Kasi i Magdy, Cesarskie Cięcie. Masz ją przy sobie, bo ja do mnie jeszcze nie dotarła. Tak, możesz jeszcze wyżej, teraz widać, tak. Także zachęcam Was bardzo serdecznie, bo tam oprócz tego, że jest całe przygotowanie, cały opis i całe przygotowanie się do cesarskiego cięcia, to jest też dość spory rozdział na temat VBAC-u, na temat porodu naturalnego po cesarskim cięciu i wszystko to szczegółowo, o czym Kasia dzisiaj mówiła, jest tam opisane. Natomiast co, możemy jeszcze zaprosić mamy, które myślą w tym momencie o porodzie po cesarskim cięciu do Waszej grupy, prawda? Tak, dokładnie, tylko prosimy, aby wypełniać sumiennie ankietę, która się pojawia w momencie wysłania prośby o przyjęcie. To jest ważne. Bo to zdecydowanie przyspieszy, tak, przyspieszy proces przyjęcia do grupy. Aha, rozumiem. Grupa Naturalnie Po Cesarce, znajdziecie ją na Facebooku, a Was jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania książki, bo ta książka jest naprawdę, no, ma mnóstwo informacji i też jest takim bardzo realnym wsparciem i odnosi się do Waszego doświadczenia, czyli doświadczenia polskich porodówek, można powiedzieć, prawda? I tego, co się tutaj u nas w Polsce wydarzyć może. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu. Nie ma za co. Do następnego.